wszystkich tych, którzy przygotowali te drogie dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Witam szczególnie moich braci kapłanów, szczególnych ojców redemptorystów, ojca proboszcza, ojca wikariusza. Witam księdza Marcina Kania. Jeszcze raz wszystkich was tutaj zebrałem.
A jak jesteście w drodze, to co? Zawsze, żeby było szczęśliwie, żeby
większości gdzie? Jak zobaczycie coś takiego, to co jest? Krzyczenie. Mama do McDonalda. Zgadza się? I mama zwierza, żeby się tym cieszyć swoje dzieci. I co wtedy bierzecie? Bierzecie co to jest? Co to jest? Happy Meal. Lubicie Happy Meal? Na pewno. Dlaczego lubicie Happy Meal? Nie jesteście wtedy happy? Cieszę się, że jesteście wtedy happy. Już od razu budzi uśmiechnięte. I słuchajcie, ale zawsze każdy z nas musi być happy, jeśli chce. Dzisiaj będziecie mogli być zawsze happy, jeśli będziecie chcieli. Kto chce być happy? Angelika, nie? Chcecie być wszyscy happy? Dlatego dzisiaj nie to opakowanie. Nie ten happy meal. Oczywiście, jak jesteście w kroku, ale w każdą niedzielę przyjdziecie po szczególny chleb, który będzie wam dany. A mianowicie ten chleb, który wam da szczęście, który da wam radość. Kto chce być radosny i szczęśliwy? Chcecie być radosny i szczęśliwy? Dlatego każdego dnia, przynajmniej każdą niedzielę, będziecie mogli przyjść tutaj i zacząć spożywać ten najpiękniejszy chleb, który da wam radość. Dzięki temu, że będziecie mogli przyjmować Pana Jezusa, najlepszy pokarm, jaki może być, możecie się nauczyć czego? Czego możemy się nauczyć od Pana Jezusa? Trudniejsze pytanie, nie? Czego możemy się nauczyć od Pana Jezusa? Możemy się nauczyć słuchać rodziców. Chcemy się tego nauczyć? Zwłaszcza rodzice kiwają głową. Chcemy kochać swoich rodziców? Tak? Czy chcemy być posłuszni swoim rodzicom? To jeśli będziecie jeść ten wspaniały pokarm, Boga samego, będziecie mogli nauczyć się być posłusznymi, kochanymi dla swoich rodziców. Jak wam powiedzą posprzątać, powinni to posprzątać. Jak powiedzą, żebyście się nie byli z braćmi i siostrami, to się nie bić, nie krzyczeć na siebie, w ogóle nie krzyczeć na rodziców, tylko być dobrym. Kto chce być dobrym? Ręka w górę. No to już wszystkie. Patrzcie, uważam, obiecują. To obiecujecie nie mnie, nie swoim rodzicom, ale Panu Bogu. Że przyjmując Pana Boga do swojego serca, będziecie grzeczni, bo dlaczego? Bo macie Pana Boga w swoim sercu. Pamiętajcie, to jest naprawdę duże wyzwanie do to, żebyście byli naprawdę dobrymi dziećmi. Dzisiaj przyszliście tutaj do świątyni. Zobaczcie, piękny biały strój. Piękny symbol waszego serca. Wasze serce każdego dnia powinno być tak czyste, jak dzisiaj macie swoje ubranka, po to, żeby móc Boga przyjąć do swojego serca. A w jaki sposób możemy zawsze mieć czyste serce? Kochani, to, co dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, musimy kochać Pana Boga i kochać drugiego człowieka. Obiecujecie kochać swoich rodziców? Ale Maria. Kochacie swoich rodziców? Tak. Wy też? I słuchajcie, innych też musicie. Dzisiaj, słuchajcie, mają piękny symbol. 13. Czasami dla niektórych to pechowy. Ale zobaczcie, dzisiaj jest wspaniała rzecz, a mianowicie Dzień Matki. 13, który jest tak naprawdę poświęcony 13 maja na Soborze Fatimskim. Mam nadzieję, że Maria zawsze będzie ich otaczała opieką. Też jest takim bólem i cierpieniem ten dzień oznaczony, a mianowicie dniem zamachu na papieża. Zobaczcie, pełen symbol, ale mam nadzieję, że ten symbol dzisiejszy zawsze zostanie w waszych sercach. Ale kochani, oni mogą być ustrojeni zawsze, ale to od was zależy. Czy ich serca będą czyste i czy ich serca będą tak białe jak dzisiaj. Bo wy jesteście za nich odpowiedzialni, by przyprowadzić ich do kościoła, kształtować, dawać im największy przykład.
Oni mogą mówić o miłości, ale miłości nauczą się tylko i wyłącznie od was, od rodziców. Jeśli wy będziecie siebie nawzajem szanować, oni nauczą się, co to znaczy szacunek. Jeśli wy nawzajem, jako rodzice, mąż i żona, będziecie pełni respektu dla siebie, troski o siebie, oni nauczą się, co to znaczy troszczyć się, być pełnym szacunkiem. Kochani, to od was. Im bardziej wy, jako rodzice, będziecie kochać się nawzajem, oni nauczą się miłości od was. Dlatego to wezwanie, które dzisiaj brzmi w Ewangelii, to moje przykazanie daję wam, byście się wzajemnie miłowali. To jest pierwsze dla was, rodziców. Po to, by dzieci mogły nauczyć się od was najwspanialszego dla was miłości. Pierwsze Bogu, a drugie człowiek. I tego wam życzę. Byście pełni radości, która tak naprawdę nie jest jakiejś fikcyjnej kapli mil płynęły, tylko z Boga, którego możecie przyjąć tutaj do swojego serca, rozradowywało zawsze wasze rodziny, wasze serca i was sami. Drogie dzieci, kiedyś wasi rodzice i rodzice chrzestni podczas waszego chrztu przekazali Bogu, że będziecie go kochać, że będziecie go kochać i wiernie mu służyć. Dzisiaj sami odmówicie przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. O pomoc w uchowaniu obietnicy prosimy Matkę Bożą, naszą Matkę, naszego anioła stróża i świętych patronów. Boże nasz, daj nam łaskę, abyśmy tak potrafili żyć, jak uczy Pan Jezus w Ewangelii. Dopomóż nam żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i chwiedzić Panie Ciebie na wieki w niebie. Amen. Drogie dzieci, zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z Nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na Chrzcie Świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem. Drogie dzieci, pytam każdego was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożej? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekamy. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? A teraz wyznajcie wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy.
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi i dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada na prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą drugą w Chrystusie Jezusie, Panu naszemu. Amen. Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne. Módlmy się za Ojca Świętego, aby otwierał Chrystusowi granice państw i drzwi serc wszystkich ludzi. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby Pan Jezus odbierał coraz więcej czci i miłości na całym świecie.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech niosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary i stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią was paschalny. Radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów, zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: jedzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na barwa. Thank you.
Oto wielka tajemnica wiary. Nadchodzi teraz chwila przyjęcia Pana Jezusa pod postacią chleba. Pan Jezus chce być naszym pokarmem na życie wieczne. Naszym najlepszym przygotowaniem będzie wspólnie odnowiona modlitwa, jak nas nauczył Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Amen.
najpiękniejszy dzień w życiu. Pan Jezus zamieszkał w waszych serc. Dbajcie o Niego. Kochajcie i troszcie się, aby w waszym życiu zawsze było dla Niego miejsce. Cieszcie się, dziękujcie Mu za wszystko. Dzisiaj jest też dzień wyjątkowy. Bo jest święto naszych mam. Zobaczcie, jakie one szczęśliwe i dumne z was. Wszystkie mamy są dziś najszczęśliwszymi na świecie. I życzę im, aby ta radość była zawsze na ich twarzach i w ich sercach. Gratuluję rodzicom i rodzinom. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za przygotowanie tych dzieci, za przygotowanie tej wspólnoty RPA. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękuję Wam za modlitwę w intencjach dzieci pierwszokomunijnych. Drogim braciom, kapłanom za Słowo Boże i obecność na dzisiejszej Eucharystii. I would like to thank you in a special way today, our pastor, Father Michael O'Connor. Personally, I'm thanking him. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu. Pobłogosław ten chleb na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, Synu Maryi, pobłogosław ten różaniec i te książeczki i spraw, aby każdy, kto będzie nosił ze czcią i odmawiał, rozważając tajemnicę życia Twojego, był wolny od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa. Wszechmogący wieczny Boże, pobłogosław te obrazki, abyśmy pamiętali z godnością, szanowali na pamiątkę pierwszej komunii świętej, pobłogosław te medaliki, aby dla każdego były przypomnieniem godności chrześcijańskiej. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapraszamy Mariana Stolarczyka. Adriana Stolarczyka. Pamiętaj, żebyś nic nie zgubił, ten kask. Dobrze, Bóg zapłać. Zapraszamy Maję Kosowską. Maja, pięknie. Niech Ci Bóg błogosławi. Mamusia już idzie z wielką pomocą. Zapraszamy
Beatę Bula. Beata. Mamusia, tężysz, gdzie Bóg zapłać. Pamiętaj, żeby mamusi życzenia złożyć dzisiaj, tak? Już złożyła. Już złożyła. Zapraszamy Wojciecha Szczęka. Wszystkiego dobrego. Mamusia też idzie pięknie. Złożyłeś już mamusi życzenia? Zapraszamy Angelinę Gruszewską. I mamusię też. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy Wiktorię Wachowską. I mamusię. Wszystkiego dobrego, Wiktoria. Szczęść. Zapraszamy Jakuba Szczęka. Jakub i mamusia też idzie. Wszystkiego dobrego. Dobrze. Pięknie. Zapraszamy Kaspra Dworakowskiego. Kasper, pięknie. Mamusia też idzie. Coś pięknego. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Idźmy w pokoju Chrystusa, ofiara swego.